O ciągu arytmetycznym wiemy, że jego drugi wyraz jest równy 18 oraz że piąty wyraz jest równy 54. Wyznacz ten ciąg. Wyznacz ten ciąg to znaczy, że wyznacz wartość pierwszego wyrazu tego ciągu oraz wyznacz wartość w tym przypadku różnicy. I teraz wiemy, jeżeli chodzi o ciąg arytmetyczny, że jeżeli chcemy wyznaczyć wartość dowolnego wyrazu ciągu, to znaczy, że możemy skorzystać z następującego wzoru. An to się równa pierwszy wyraz ciągu dodać n odjąć 1 i to razy różnica. W związku z powyższym, jeżeli będziemy chcieli wyznaczyć wartość drugiego wyrazu ciągu arytmetycznego, to w oparciu o ten wzór możemy zapisać, że to jest dokładnie to samo co A2, które jest równe A1 dodać 2 odjąć 1 razy R, co oznacza, że A2 będzie równe A1 dodać różnica. Jeżeli będziemy chcieli wyznaczyć wzór ogólny na piąty wyraz ciągu arytmetycznego, to też również w oparciu o ten wzór możemy zapisać, że tutaj uzyskujemy A5, które jest równe pierwszy wyraz ciągu, dodać 5 odjąć 1 całość razy różnica, co oznacza, że piąty wyraz ciągu to jest nic innego jak A1 dodać czterokrotność różnicy. I teraz wykorzystamy sobie zarówno to równanie, jak i to równanie i z obu tych równań ułożymy układ równań. Czyli tutaj będziemy mieli A2, które jest równe A1 dodać różnica oraz A5, które jest równe A1 razy czterokrotność różnicy. Układam z tych dwóch równań układ równań i teraz każde z tych równań zamieniam stronami. Czyli tutaj będę miała A1 dodać R, które jest równe A2 oraz A1 dodać czterokrotność różnicy i to jest równe A5. I teraz pod A2, czyli w to miejsce, podstawiam 18, natomiast pod A5, czyli w to miejsce, podstawiam 54. Uzyskuję w związku z powyższym A1 dodać różnica, która jest równa i ta suma jest równa liczbie 18, następnie A1 dodać czterokrotność różnicy i cała ta suma jest równa liczbie 54. No i teraz w kolejnym kroku oczywiście ten układ równań musimy rozwiązać. Możemy wybrać dowolną metodę rozwiązywania układów równań z dwiema niewiadomymi, natomiast ja uważam, że tutaj najszybciej będzie zastosować metodę przeciwnych współczynników. Czyli jeżeli odejmę te równania stronami, to będę mogła zredukować jedną z niewiadomych, a dokładnie A1. No i odejmijmy, popatrzmy, co tutaj będziemy mieli. A1 dodać różnicę, odjąć, A1 dodać 4R. Ja nie bez przyczyny wzięłam lewą stronę tego drugiego równania tutaj w nawias. Chodzi tutaj o to, że stoi minus przed tym nawiasem, więc żebym nie musiała teraz martwić się zmianą znaków, to po prostu zapisałam to w nawiasie. No i teraz po znaku równości zapisuję, że odejmuję od siebie prawe strony obu tych równań. I teraz po lewej stronie, czyli tutaj, ściągam nawias, pamiętając oczywiście o tym, żeby zmienić znak na przeciwny. Czyli będę tutaj miała A1, dodać różnica, odjąć A1, odjąć 4R, no i 18, odjąć 54, jest równe minus 36. No i tak jak powiedziałam, redukują nam się tutaj w tym momencie teraz A1, no i dokonuję redukcji wyrazów podobnych, czyli R, odjąć 4R, daje nam w rezultacie minus 3R, co jest równe liczbie minus 36. No i teraz obustronnie dzielę całość przez minus 3, uzyskując R równe 12. Czyli widzę, że wartość różnicy mam już wyznaczoną dla tego ciągu. Muszę jeszcze wyznaczyć wartość pierwszego wyrazu ciągu. I w tym celu mogę wybrać albo pierwsze, albo drugie równanie. Ja wybieram pierwsze, ponieważ tutaj przy R stoi 1. No i teraz sobie zapiszmy, że R jest równe 12, natomiast przepisuję to pierwsze równanie, które wybrałam, czyli A1 dodać różnica jest równa liczbie 18. I teraz 12 podstawiam tutaj do drugiego równania, dzięki czemu ja uzyskuję A1 dodać 12, które jest równa 18. W związku z powyższym w kolejnym kroku teraz liczbę 12 muszę przenieść na prawą stronę równania, pamiętając o zmianie znaku. Czyli tutaj będę miała 18 odjąć 12, co w rezultacie daje nam A1, które jest równe liczbie 6. Czyli popatrzmy, mam już wszystko tutaj wyznaczone, co powinna mieć wyznaczone w tym zadaniu. Mogę w związku z powyższym zapisać odpowiedź. Odpowiedzią jest to, że pierwszy wyraz ciągu jest równy liczbie
6 i różnica jest równa liczbie 12. I to jest w zasadzie to, co powinniśmy wyznaczyć tutaj w tym zadaniu.